Cześć, nazywam się Jan Kanty-Milczek. Jestem tutaj dla Was dzisiaj z omówieniem zadania Drwale z drugiego etapu 30. Olimpiady Informatycznej. Zadanie to podobno jest całkiem trudne, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym omówieniu każdy uzna, że wcale aż takie trudne nie jest, kiedy je rozbijemy na odpowiednie czynniki pierwsze. Zacznijmy od tego, o co chodzi w zadaniu Drwale. Otóż dowiadujemy się, że dwaj bohaterowie, Bajtek i Bitek, ale o dziwo ich imiona wcale nie są istotne dla nas, mają porąbać drewno. Drewno jest ustawione w jakiejś kolejności. My tak naprawdę możemy je ustawić w dowolnej kolejności i oni rąbią to drewno w ten sposób, że każdy bierze z brzegu jakąś szczapę, kiedykolwiek ma wolne ręce i zaczyna tę szczapę rąbać. Jak skończy rąbać tę szczapę, to bierze następną szczapę ze stosu i tak dalej, aż porąbią całe drewno. Jest ich dwóch, a naszym zadaniem jest powiedzieć, ile najwięcej czasu może im zająć porąbanie całego drewna. Dlaczego może im zająć trochę więcej czasu porąbanie całego drewna? Zauważmy sobie, tutaj mamy taki ładny przykładzik. Jeżeli byśmy mieli taką kolejność szczap, no to wtedy pierwszy bohater, czyli Bajtek, złapie tę tutaj długą szczapę, drugi złapie cztery małe szczapy po kolei, no bo najpierw złapią jeden tę, drugi tę. Potem dotrą do tego momentu. Oczywiście długość szczapy tutaj reprezentuje czas rąbania. I Bitek weźmie tę szczapę. Jak ją skończy, to weźmie tę szczapę. Jak skończy, to weźmie tę szczapę. No i łączny czas rąbania to jest czas, w który Bitek porąbał te cztery szczapy. Ale zauważmy, że gdyby kolejność była trochę inna, na przykład kolejność rozpoczynałaby się od czterech małych szczap, to wtedy już czas rąbania byłby dużo dłuższy. Czyli tutaj od razu widzimy, że długość rąbania zależy od kolejności szczap. Tutaj poprawiam kolejność szczap, żeby było widać, co się zmieniło. Tak, więc wiemy, że faktycznie od kolejności szczap zależy czas rąbania drewna. No i naszym zadaniem jest określić, ile najdłużej rąbanie drewna może trwać. Więc zacznijmy od takiej obserwacji. Najważniejsza jest ostatnia szczapa. Dlaczego najważniejsza jest ostatnia szczapa? No, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, który tutaj pokazaliśmy, sobie rozpatrując wynik, no to do pewnego momentu oczywiście i Bajtek, i Bitek rąbią drewno razem i od pewnego momentu jeden z nich już przestanie, jeden z nich już skończy, bo nie ma dla niego następnej szczapy, a wtedy ten drugi będzie rąbał tę ostatnią szczapę. Więc ostatnia szczapa ma kluczowy wpływ na wynik. Więc tak jak powiedziałem, odłożymy jedną szczapę i to będzie ostatnia szczapa w naszej kolejności i się zastanawiamy, co teraz, ile może trwać rąbanie. Oczywiście ten z bohaterów dostanie szczapę, który pierwszy skończy rąbać swoje drewno. Czyli w praktyce ten, któremu się szczapy skończą, oprócz tej ostatniej. No i kiedy on skończy, no to wtedy mu dajemy tę naszą ostatnią odłożoną szczapę. No i on jeszcze musi porąbać tę odłożoną szczapę. Więc łączny czas, czyli nasz wynik, to jest czas, kiedy szybciej z tych dwóch, kiedy rąbią razem, jeden z nich skończy, plus ostatnia szczapa. No i wydaje się nam, czy nawet nie tyle nam się wydaje, co po prostu to wiemy, że możemy rozłożyć pozostałe szczapy, czyli te oprócz tej ostatniej, jak najbardziej równo. Dlaczego jak najbardziej równo? No jeżeli je rozłożymy nierówno, no to im bardziej nierówno je rozkładamy, tym szybciej skończył ten, który skończył pierwszy, a tym dłużej to idzie drugiemu. No ale skoro on skończył szybciej, no to nasz wynik jest niższy. Więc zawsze możemy poprawić wynik, jeżeli możemy rozłożyć między nich szczapy bardziej równomiernie. Więc równomiernie co do sumy, oczywiście nie co do liczby. Więc wiemy już, jak rozwiązać zadanie, jeżeli znamy ostatnią szczapę. Czyli po prostu wykonamy sobie rozwiązanie algorytmu plecakowego, tak zwanego problemu plecakowego. Czyli odkładamy ostatnią szczapę, robimy plecak,
wybieramy najbliższy do połowy sumy wynik i dokładamy naszą odłożoną szczapę. Tylko oczywiście musielibyśmy znać ostatnią szczapę albo sprawdzić każdą możliwą ostatnią szczapę, co by trwało czas liniowy. Znaczy liniowo wybieramy szczapę, a potem jeszcze robimy plecak, który też coś trwa. Więc za wolno. Ale zastanówmy się jeszcze chwilę nad ostatnią szczapą. Otóż przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że ostatnia szczapa jest najważniejsza. A teraz sobie jeszcze powiedzmy, że ostatnia szczapa jest największa. Dlaczego największa jest ostatnia szczapa? No oczywiście, jako że ostatnia szczapa jest najważniejsza, to im większa jest ostatnia szczapa, tym wyższy będzie wynik i pozdro, elo i dziękuję. To jest rozumowanie, które moglibyśmy przeprowadzić jako zawodnik na drugim etapie olimpiady informatycznej. I tak jak pewnie niektórzy liczą na to, że powiem, no i byśmy się na tym przejechali, odpowiedź brzmi, nie, nie przejechalibyśmy się. To jest może nie tyle poprawne rozumowanie, ale efekt rozumowania jest jak najbardziej poprawny. Faktycznie ostatnią szczapą będzie szczapa największa. Ale no, o ile na konkursie nie musimy przeprowadzić dowodu, żeby zdobyć 100 punktów za to zadanie, no to oczywiście, żeby omówić zadanie poprawne i zrozumieć rozwiązanie, musimy sobie to udowodnić. I teraz to zrobimy. Czyli na poważnie. Co jeżeli ostatnia szczapa nie jest największa? Najpierw udowodnijmy sobie, że największa szczapa może być u tego, który się nią zajmuje, tego, który ją obsługuje, tego, który ją rąbie, że ona może być ostatnia. Jak to udowodnić? Otóż zrobię to bardzo, bardzo prosto. Tutaj sobie zamieniliśmy u rębacza kolejność szczap i łączny czas, w jaki on będzie rąbał, został ten sam, więc możemy. W takim razie zostaje tylko sytuacja, w której największej szczapy nie ma ten, który ostatni skończy. To znaczy już wiemy, że u tego rębacza, który trzyma największą szczapę, największa szczapa, znaczy który trzyma, który ją dostanie, wiemy już, że największa szczapa jest u niego na końcu, więc teraz zastanówmy się tylko, co jeżeli to jednak nie ta największa szczapa będzie ostatnią porąbaną, tą kończącą i ostatnią rozpoczętą. Otóż jeżeli nie jest to ostatnia rozpoczęta szczapa, czyli nie ma jej tej, który jako ostatni skończy, bo w przypadku największej szczapy to jest równoważne, to będziemy mieli dwie opcje. Albo moglibyśmy wziąć sobie tyle szczap od tego, który kończy ostatni, aż nie dojedziemy do początku dużej szczapy i znowu zamienić miejscami to pomiędzy dwoma rębaczami. No i wtedy oczywistym jest, że wynik poprawiliśmy, a skoro wynik poprawiliśmy, no to nie było sensu nadawać największej szczapy nie temu, który kończy, ale jest jeszcze jeden przypadek specjalny. I ten jeden przypadek specjalny jest wtedy, kiedy te różnice pomiędzy tymi szczapami są dużo, dużo mniejsze. Wtedy, oczywiście tę szczapę też musimy skrócić, bo przypominamy, że to nie jest, że nie miał jej ten, który kończy zadanie. Na przykład możemy ją skończyć tu. I wtedy niestety nie mamy tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Nie możemy ich po prostu zamienić miejscami, ponieważ kiedy spróbujemy wstawić te szczapy temu, który miał przed chwilą dużą szczapę, no to on nadal musi wziąć dużą szczapę, bo skończył przed tamtym. No ale skoro tak, no to znowu mamy sytuację, kiedy ten, który kończy, ma największą szczapę i na dodatek kończy on później niż kończył przed chwilą, zanim wykonaliśmy te zamiany. No a skoro tak, no to znowu poprawiliśmy nasz wynik. Tak naprawdę zauważcie, przypomnę, że każda kolejność, każde przyporządkowanie szczap do jednego i drugiego z naszych rębaczy jest możliwe, o ile jest tylko jedna szczapa, która wystaje poza wynik. Nie możemy mieć
takiej sytuacji na przykład. Tak, więc przypominam, że właśnie wykazaliśmy, że największa szczapa może być ostatnia i mamy wtedy co najmniej tak dobry wynik, jak jakikolwiek inny najlepszy. Oraz, że ta szczapa to jest faktycznie, znaczy, że największa szczapa zostanie jako ostatnia rozpoczęta, a więc też wywoła nam wynik. No. Więc zostaliśmy z rozwiązaniem następującym. Weź zbiór drewna, odłóż największą szczapę na bok, rozwiąż problem plecakowy, tak żeby dobić do jak najbliżej środka, jak najbliżej połowy sumy, a następnie zwróć tyle, ile się udało, znaczy tak blisko, jak się udało dotrzeć do połowy sumy, plus wartość największej szczapy. Oczywiście każde rozdzielenie szczap pomiędzy rębaczy jest dozwolone, no bo możemy po prostu rozdzielić im szczapy, a następnie posortować je według momentu, kiedy miały zacząć być rozpoczęte w naszej kolejności i w tej kolejności bitek i bajtek je będą brać. Więc to jest żaden problem. No więc czas na rozwiązanie. No i mamy pierwsze rozwiązanie, o którym sobie powiedzieliśmy. Odłóż największą szczapę, rozwiąż pakowanie plecaka. Tutaj niestety na tym omówieniu nie będę opowiadał, jak wygląda algorytm pakowania plecaka, jak się rozwiązuje problem plecakowy. Zapraszam jednak do opracowań, choćby czy to na Wikipedii, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej. Ten problem jest bardzo, bardzo szeroko opisany. No i po rozwiązaniu możemy już odpowiedzieć. Tak jak mówiłem, jak najbliżej połowy sumy plus największa szczapa. I czas działania takiego algorytmu przy rozwiązaniu dynamicznym to jest liczba szczap razy suma wartości wszystkich szczap. Ponieważ to są, czy nawet suma wartości przez dwa, no bo to są największe wartości, które nas interesują, ale oczywiście notacja wielkiego O nie ma różnicy, czy napiszemy NS, czy NS przez 2. No dobrze, no ale to jest trochę wolno. N razy S to jest naprawdę wolno. No więc pomyślmy, czy możemy to przyspieszyć. I pierwszy pomysł, na jaki wpadniemy, to jest pomysł, żebyśmy pogrupowali szczapy. Co jeżeli pogrupujemy szczapy? No szczapa, jeżeli mamy na przykład szczapę o czasie rąbania 3 i mamy takich szczap 17, to nie musimy rozpatrywać każdej szczapy osobno z tych 17, tylko możemy je wszystkie 17 rozpatrzyć naraz. Na przykład w klasycznym algorytmie pakowania plecaka możemy sobie po prostu dodać dodatkową pomocniczą tablicę, która mówi, ile szczap wielkości 3 potrzebujemy, żeby skonstruować ten konkretny wynik. No i kiedy skończymy konstruować wyniki ze szczapami wielkości 3, przechodzimy do szczap wielkości 4, 5 czy jakichkolwiek innych, no to resetujemy sobie tę pomocniczą tablicę i teraz ona służy nam do tego, żeby powiedzieć, ile potrzebujemy szczap wielkości 4, 5, 6 czy więcej. Więc dopóki nie przekroczymy liczby potrzebnych szczap, to działamy. No i co to znaczy? To znaczy, że możemy zredukować czas działania tego programu i zamiast n wstawić liczbę różnych szczap. Ile jest różnych szczap? No, wiemy, że średnio, jeżeli mamy różne szczapy, no to średnia różna szczapa będzie miała czas rąbania będzie miała co najmniej wielkie omega od n. To jest notacja odwrotna do o i zamiast tak jak o znaczy co najwyżej tyle, wielka omega oznacza co najmniej tyle. Więc wiemy, że średnio każda z naszej grupy szczap będzie miała omega od n. W takim razie suma to jest omega od n kwadrat oczywiście, a skoro suma to jest omega od n kwadrat, to n to jest wielkie O, znaczy n, tym razem już liczba różnych szczap, a nie liczba szczap. Trochę oszukałem, może powinniśmy byli to nazwać n prim. Tak to napiszemy. To w takim razie n prim jest wielkim O od pierwiastka z S. Czyli czas działania algorytmu z n razy S możemy zapisać jako wielki omikron od S do potęgi 1,5, czyli pierwiastek z S razy S. To jest szybciej niż n razy s, przynajmniej według opisu z zadania. No i zauważcie, że gdyby przypadkiem to nie było szybciej, to znaczy n razy s jest mniejsze niż s do 1,5,
to tak naprawdę my tylko policzyliśmy, że jest co najwyżej S do 1,5, a to nie jest tak, że dodajemy jakieś dodatkowe szczapy i N' nigdy nie będzie większy niż N, więc nie musimy się przejmować. Więc mamy pierwszy pomysł, jak przyspieszyć ten algorytm. Ale mamy też drugi, konkurujący z nim pomysł, bo one nie są kompatybilne. Czyli operacje bitowe. Zauważmy, że jeżeli skorzystamy z operacji bitowych, to problem plecakowy staje się bardzo, bardzo prosty do napisania. To dlatego, że tablica bitowa ma po prostu podane dla każdego bitu, czy on jest osiągalny, czy nie jest osiągalny. Powiedzmy, możemy spojrzeć na to tak, to jest 0, to jest 1, to jest 2, to jest 3, to jest 4, to jest 5, to jest 6 powiedzmy. I tutaj się dowiadujemy, że jesteśmy w stanie osiągnąć sumę 5, jesteśmy w stanie osiągnąć sumę 6, jesteśmy w stanie osiągnąć sumę 0 oczywiście i tak dalej. I pojawia się szczapa długości 4. Skoro pojawiła się szczapa długości 4, no to każdy z tych możliwych wyników jesteśmy w stanie również osiągnąć przesunięty o 4 w lewo. I to realizuje tutaj. Tutaj dowiadujemy się, że możemy uzyskać wynik 4, możemy uzyskać wynik, tutaj to jest dużo, tam się dało 5, to tutaj się da 9, oczywiście 10 i tak dalej. No i po otrzymaniu takiego przesuniętego, takiej tablicy przesuniętej po prostu bitowo o 4 w lewo, możemy wykonać bitowy OR i dostać nowy wynik, który bierze już pod uwagę istnienie dodatkowej szczapy długości 4. No i to jest tak naprawdę dokładnie ten sam algorytm, który mieliśmy oryginalnie, klasyczny, dynamiczny plecak N razy S, ale pakujemy operacje bitowe oczywiście w operacje OR, a nie w ręczne operacje pętlą FOR. A skoro to jest OR, a nie FOR, to możemy podzielić sobie czas działania przez rozmiar słowa maszynowego, co jest oczywiście szybsze. W C++ pisze się to bardzo wygodnie za pomocą struktury bitset, a w Pythonie jeszcze wygodniej, korzystając z tego, że w Pythonie po prostu liczby nie mają ograniczonej wielkości, więc możemy dosłownie operować na liczbach typu 2 do milionowej i nic złego się nam nie dzieje. Oprócz tego, że czasami działają wolno, a czasami szybko i ja w zasadzie nie wiem, z czego to wynika. No więc mamy drugie rozwiązanie, operacje bitowe, które też jest szybsze niż oryginalny plecak, ale wciąż możemy się obawiać, że jest odrobinę za wolne. Czy możemy zrobić coś jeszcze? Czy być może jesteśmy w stanie jakimś cudem uczynić te dwa rozwiązania kompatybilnymi? Odpowiedź brzmi: możemy. Zauważmy taką szczególną własność problemu plecakowego, czy problemu wydawania reszty w tym przypadku, że gdybyśmy mieli trzy szczapy i każda z tych szczap miała wartość x, to one są tak naprawdę równoważne dwóm szczapom o wartościach x i 2x. Dlaczego tak jest? No bo ile moglibyśmy chcieć dać komuś szczap rozmiaru x? Jeżeli jedną, to możemy to zrealizować, dając mu jedną szczapę rozmiaru x. Gdybyśmy chcieli mu dać dwie szczapy rozmiaru x, możemy to zrealizować, dając mu szczapę rozmiaru 2x. I gdybyśmy mieli dać mu trzy szczapy, to możemy mu równie dobrze dać x i 2x, dwie szczapy. Więc udało nam się wygenerować problem równoważny oryginalnemu, ale z jedną szczapą mniej. No i jako, że każde trzy szczapy o tej samej wartości możemy zastąpić dwiema szczapami, no to mamy gwarancję, że po wykonaniu jakiejś liczby takich operacji zostaniemy z liczbą szczap, w której, znaczy ze zbiorem szczap, w którym każdej szczapy mamy co najwyżej dwie sztuki. A skoro mamy co najwyżej dwie sztuki każdej szczapy, no to znowu możemy skorzystać z tego faktu, czyli z czasu działania przy pogrupowanych szczapach, bo wiemy, że średnia szczapa ma wartość omega od n. W tym przypadku to jest omega od n przez 4, ale to nie szkodzi, bo omega od n przez 4 to złożonościowo dalej omega od n. No i co jeszcze mamy? Oczywiście to, że nie musimy już liczyć, ile wykorzystaliśmy szczap rozmiaru x. To już nie jest rzecz, którą się musimy przejmować, a skoro nie musimy się już tym przejmować, to możemy znowu użyć operacji bitowych. Czyli koniec końców udało nam się połączyć optymalizację z obu metod. Mamy czas działania S,
czyli suma wielkości wszystkich szczap do potęgi półtorej, do potęgi półtora, podzielone przez rozmiar słowa maszynowego i to rozwiązanie jest już najszybsze, jakie ja potrafię wygenerować. Dziękuję Wam bardzo. Więc pamiętajcie, tutaj teraz omówienie w 3 sekundy powiedzmy. Bierzemy największą szczapę, rozwiązujemy problem plecakowy, doklejamy największą szczapę, a problem plecakowy rozwiązujemy korzystając z optymalizacji opartych na sumie całości. I to wszystko, czego potrzebujemy, żeby rozwiązać zadanie drwale. Dziękuję bardzo.